Siemano, z tej strony Kosiorski. Dzisiaj zrobimy sobie tikety sumony na szóstej rocznicy. Zbieraliśmy je przez ostatni miesiąc. Były na to misje, był na to login bonus, dlatego warto teraz coś wylosować. Spróbujmy. Jamcza raczej nie da mi LR-ki, ale cóż, lecimy. Tutaj nie ma gwarantowanej SSR-ki na multisamonie, także troszeczkę się możemy niemiło zaskoczyć ilością Erek i SR-ek, no ale jest już jakaś pierwsza SSR-ka. W ogóle ostatnio mnie to zaciekawiło, ponieważ zrobię tylko lepsze sumony. Sumonujemy na banerze na jakimś banerze, gdzie są, jak to się nazywa, diamenty. No to tam, jak trafimy kopię, to wymieniamy diamenty, dragonstone. Tam wymieniamy postać na, jakby na tym banerze, jak on był na przykład legendarnym banerze, to mamy czerwone te coiny, jeżeli mamy już za dużo tych kopii. A tu jak się nam trafi taka dodatkowy duplikat, to nie wiem, co się dzieje. Wydaje mi się, że przechodzi do niebieskich coinów, tych najmniej potrzebnych i takich no najmniej, no tam raczej jest tylko Elderka i chyba do wyboru, także cóż, no zobaczymy, może się coś takiego przytrafi. Chociaż szczerze mówiąc, i tak mam średnią chęć do usuwania postaci, nawet jeżeli to jest moja dziesiąta, ta sama postać SSR-ka, której nigdzie nie użyję, ale jakoś te SSR-ki, no nie lubię usuwać. Ja bym wolał mieć dużo, dużo więcej miejsca w plecaku, niż usuwać SSR-ki. Nigdy nie wiadomo, co oni w tej grze zrobią, naprawdę. To już przerabialiśmy nieraz. Kiedyś ludzie używali kopii postaci na podbijanie superataku, potem wszedł hidden potencjał, teraz te skill orby są, no niby skill orby nie wymagają kopii postaci, ale nigdy nie wiadomo, co będzie. No w hidden potencjale aż trzeba 4 kopie, no, żeby wymienić w razie co na jakiś inny ten skill, to też trzeba kolejną kopię. Dobra, lecimy. Rainbow, LR-kę dajcie. O, long kamehameha. Ach, może coś być. Coś będzie. Jakaś SS... O, przesuwa się ekran. O, Trunks. LR-ka. W ogóle, ja... Wow, jest okej. Okay. Trunks Mai jest... O, jeszcze fajny Kale. Kale mi się... Znaczy nie przyda się, ale jest dobrze. Mam już ich i nie wiem, czy nie mam na nich odblokowanej jednej kopii. To jest w ogóle świetna postać pod Time Travelers kategorię SBR-a. Naprawdę mi się wydaje, że już mam jedną albo nawet dwie kopie tej LR-ki, bo ja do niego mam farta. Ale jest, no, jego stun ugrał mi nieraz SBR-a, także jestem zadowolony, że jest. No, jak mógłbym nie być zadowolony z darmowych tiketów, że wyleciała mi LR-ka tak w ogóle. Ale dobra, lecimy dalej. Póki co jeszcze nie zebrałem tych tiketów z dziennych misji, żeby zrobić tego sumona 66 sumon. Bardzo się zastanawiam, czy tam wydawać diamenty, czy nie. No zobaczymy. Jamcza, ja nie chcę ciebie, bo ty pecha przynosisz. Ja chcę Bu. Tak jak wcześniej był Bu, była LR-ka i było dobrze. Jedynie co, to najgorsze będzie to, że znowu będzie mnóstwo postaci w plecaku, trzeba będzie usuwać te erki, eserki, ale i tak teraz nam dużo zwiększyli możliwości postaci przez to, że te LDRK są oddzielnie dzielone. Rainbow, dużo postaci fajnych leciało z nami. SSJ2, no nie wiadomo, czy to coś da, czy to coś da. Myślę, że SSR-ka będzie, ale jakaś kiepska. Dobra, była jedna SSR-ka, niekoniecznie potrzebna, ale niech będzie, niech będzie. SSR-ki się zawsze przydadzą. Piccolo i Gohan. To jest dobre duo, to jest dobra animacja, to jest dobra fuzja. To jest dobry summon. Zobaczymy. Kamehameha takie duże leci. No i patrzymy. Krillin. No chyba to nie. Uuuu, kurczę! O ja! O, nie mogę.
Ten Gohan to jest kozak. Ja go bardzo rzadko widuję, bo to jest stosunkowo nowa postać. Movie Hero z kategorii Leader. O ja... Ale ogień. Ciekawe, czy go gdzieś do jakiejś ciekawej drużyny mogę dodać. Movie Hero z Goku Family. Nie jest on Kameha, niestety nie jest Kameha, ale jest Goku Family. Może do G... Nie, no nie mogę. Elegancko. Uhuhu. Ale fajnie. I to jest postać, którą teraz patrzę na stronie i jej nie było w Summonie na japońskim serwerze. On jest tylko u nas i Tarles czerwony też jest tylko u nas. Tu jest 2, 4, 6, 12, 24, 26, 27, 28, 29 różnych LR-ek tu jest. I co mnie bardzo ciekawi, czy ten Trunks może mieć wyfarmiony, znaczy ten o SSJ3, będzie SSR-ka. Ten SSJ2... Nie, SSJ Gohan nie może mieć teoretycznie wyfarmiony super atak przez tego SR-kę fizycznego Gohana z Super Guy in the Galaxy super, Story Eventiku, ale nie pamiętam jak dobrze on dro... O, Kefla! Dropi, także... No, zobaczymy. Kefla to jest postać, którą lubię. Bardzo długo na nią czekałem. Jak się na nią doczekałem, to już w ogóle jej nie używam, bo w summonach nie potrzebuję jej jakby w żadnej drużynie, ale cieszę się, że ją mam. Nie wiem, czy Kefla dostała EZA jeszcze? Nie jestem pewny, czy na japońskim serwerze już dostała EZA, czy nie, ale na japońskim ostatnio to takie Extreme Z Awakeningi wchodzą na te postacie, że to jest głowa mała. Naprawdę różne, przeróżne postacie, mocne te EZA dostają. Także gra się cały czas rozwija, zmienia. Krillin, nowy Krillin. Dobre postacie mi poleciały, zdecydowanie. Ja jestem zadowolony. Krillin, zobaczmy. Jest, zobaczcie, 180% atak def, może unik zrobić. Może ten dodatkowy atak z Android 18 to niekoniecznie. A nie, myślałem, że on jest supportem. Ale może zestunować. Okej. Okej. Jest jak najbardziej okej. Nie wiem, czy go gdzieś użyję, ale nie no, unik, szansa na stun. Na jakiś taki Representative of Universe 7 SBR to mógłby się przydać. Nie wiem jak na tych nowych evencikach, nawet nie wiem jak on się nazywa, ten taki z tymi... no po prostu z tego World Tournamentu. Tych wszystkich, nie World Tournamentu, tylko tych Universe Tournamentu, czy jakkolwiek to tam się nazywało. Dobra, jest Buu, ale jest jakiś Piccolo, jakiś Goten, to chyba nic mi nie da. O ja, ale jestem zadowolony z takich summonów. Nie no, nieźle. Trochę Krillinów SR-ek wpadło, to fajnie. Będę mógł je wykorzystać, żeby podbić super atak tamtemu mojemu temu niebieskiemu. Oczywiście Krillina też można gdzieś tam na jakimś evencie wyfarmić. Krillin. Teraz zobaczę, czy jest jakiś aktualny, bo Krillin to też jest dosyć popularny. Krillina można wyfarmić. O matko. Nie wiem, czy. A można, ma on swój ten. Ten, co jest w niedzielę, evencik z niego, niby można SSR-kę wydropić, ale to sobie sprzedam te po prostu. Dobra, mam 6 tiketów, które zrobię sobie single. Oczywiście singlami was nie będę zanudzał. Wydaje mi się, że nie ma co. Ja bardzo wam dziękuję za obejrzenie. Dajcie znać, co wytrafiliście. Ja naprawdę jestem zadowolony. Przede wszystkim z tego, że to były darmowe nagrody i jeżeli wy nie trafiliście tego, co byście chcieli, to naprawdę pamiętajcie, to było za free i trzeba się cieszyć, że cokolwiek dali i była szansa. No, nie zawsze się trafi. Miejmy nadzieję, że na innych banerach będzie jeszcze lepiej. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.